będziemy solidaryzować się na pewno z narodem ukraińskim. Szczególnie bliskie nam są kontakty i przyjaciele z obwodu winnickiego, do których wcześniej już adresowaliśmy różnego rodzaju pomoc. I teraz po jakimś zapytaniu, po wysądowaniu, jaka pomoc byłaby z ich strony oczekiwana, na pewno taką pomoc będziemy przygotowywać. Na razie wyrażamy nasze głębokie oburzenie i sprzeciw wobec działań Rosji w stosunku do narodu ukraińskiego.